Siemanko, Frysz Kokonat, deszczowo, ale musiałem wyjść nagrać filmik jak najszybciej, w klapkach, w swetrze, bo jest to najważniejszy film, jaki prawdopodobnie obejrzysz na moim kanale lub gdziekolwiek. Jeśli zdążę to nagrać i ten samochód mnie nie przejedzie, ale zdążyłem. Słuchajcie, dostałem ogólnie prywatną wiadomość, która w ogóle jest przyczyną tego filmiku, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Bo dostałem wiadomość o treści, że tam bioenergoterapia to ściema i że to efekt placebo albo coś tam, i żeby nie robić ludziom krzywdy, i dostałem taką wiadomość i uzmysłowiło mnie to, jestem niezmiernie wdzięczny, w co ludzie jakby wierzą, i rozkminiliśmy to przed chwilą z Madzią, że to jest grubo. Zaraz podam drugi przykład, jakie jeszcze rozkminy panują wśród ludzi i przez co się czegoś nie widzi. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś jest w szpitalu albo gdziekolwiek i łyka jakiekolwiek tabletki, i uznajmy, że podawali mu tabletki, które nie były tabletkami, które nie mogły mieć żadnego wpływu na jego zdrowie, i to jest technika używania metody placebo, no to pytanie, kto go uleczył? Kto go uleczył? Kto uleczył tą osobę, która wzięła te tabletki, które nie były tabletkami, tylko cukrem na przykład, który jeszcze szkodzi na przykład? Kto go uleczył? Ktoś mi powie? I się powie, no to była metoda placebo, czy tam placebo i gość wyzdrowiał. Dobra, każdy gada placebo, a nikt się nie zastanowi nad tym, że to boska moc w tym człowieku uzdrowiła go. Nikt się nie zastanowił, przecież on z dupy, za przeproszenie, nie wyzdrowiał. Nie ma czegoś takiego, bo wszystko ma swoją przyczynę. Więc nawet jeśli coś jest metodą placebo, to skoro działa, nawet jeżeli uznajmy bioenergoterapia, uznajmy, moim zdaniem istnieje i działa, bo wiem, jak działa fizyka, wiem, jak działa chemia, wiem, jak to wszystko działa, i wiem, jak tworzy się rzeczywistość, i wiem, że to jest prawdziwe. Ale jeżeli, uznajmy, bioenergoterapia nie działa i jesteśmy w stanie komuś wpoić, że ma być zdrowy i zdrowieje, jest efekt zdrowia, to o czym my tu rozmawiamy? To po pierwsze, można dostrzec, jaka moc drzemie w tym człowieku, a po drugie, dostrzec w ogóle moc Boga, moc życia. Jeżeli ten człowiek nie wziął nic, co miałoby mu pomóc, on nagle wyzdrowiał. Nie wiem, uznajmy gość, który siedział na krześle, na krześle, wiecie, wyleciało mi, wózku inwalidzkim, i nagle zaczyna ruszać stopami. Albo, nie wiem, komuś odrasta krąg czy kręg, nie wiem jak się odmienia, w kręgosłupie. Albo ktoś zaczyna widzieć, albo cokolwiek. To powiemy tak, ktoś się wkręcił, tak? Dobra, i zaczął widzieć. Spoko. No to zarobiście, że to tak działa. I jeżeli to działa, to można nazywać każdą metodę, która jest uważana przez naukowy system. Ja tu nie cisnę, nie? Bo moim zdaniem i w medycynie zwykłej, szczególnie chirurgia i pogotowie ratunkowe, jest dla mnie no mega skuteczne, nie? Bo kogoś poskładają, no i super. Ale jeżeli wszystko, co nie ma badań naukowych, chociaż bioenergoterapia ma, jest niepotwierdzone naukowo, a działa, bo se ktoś coś wkręcił, no to zarąbiście, bo działa. Rozumiecie? To się liczy efekt. Jeżeli ktoś by mi wkręcił, że będę milionerem, i by ktoś potem mu powiedział, że on stosuje nie takie techniki niepotwierdzone naukowo, bo stosuje, nie wiem, jakąś nowy rodzaj psychologii, a ja bym został milionerem, a potem jego by oskarżali, że to nie jest potwierdzone naukowo, to kim ja powiedzieć, czy to jest potwierdzone naukowo, skoro ja jestem milionerem, rozumiecie? To jest, w ogóle zobaczcie, co nam wpojono w ogóle, tak samo z tematem białka na przykład, że to jest to samo, każdy zwraca uwagę, a na przykład nie zwróci uwagi na to, że to możesz szkodzić, tylko nikt się nawet nie zastanawia nad tym, tylko jest spojone, i czemu białko, czemu mi jest tak potrzebne teraz białko, nie wiem, do jakiejś regeneracji albo do czegoś. No rozumiem na przykład te
aminokwasy, tak? Czy można to rozważać? Tu jest jakieś potwierdzenie. Tu można to rozkminiać. Ale jeżeli ktoś jest na diecie wysokobiałkowej i widzi, że mu się nagle pogarsza zdrowie, ale myśli dalej, że mu to pomaga, ale mu nie pomaga, no to kurde, to nawet efekt placebo, widzicie, nie działa. Także no tu też można się zastanowić, nie? Chodzi mi o to, że są różne tematy na świecie, ale uznajmy, że nawet dobra, to jeżeli byłby tak, że ktoś by przyszedł na jakąś wysoką mięsną, mocną dietę i by mu to pomogło, to jeżeli on sobie to wkręcił, to może sobie dostrzec to, jaka siła Boga w nim działa. I to chciałem przekazać w tym filmie, że efekt placebo nie istnieje, bo to my jako twórcy, jako boskie istoty tutaj mamy moc, potęgę umysłu, potęgę serca, myśli i uczuć, aby zmienić całkowicie nasze życie. I to chciałem powiedzieć w tym filmie, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że od dziecka się pojawia, no efekt placebo, ktoś tam jako nikt się nad tym nie zastanowił. Kurde, no teraz do mnie to tak bardzo, bardzo dotarło. Jakie to ma znaczenie, czy to jest efekt placebo, czy nie, czy jak. Ważne są skutki i rezultat. To jest... wow, ja się po prostu tak cieszę z tej rozkminy teraz, że jestem wdzięczny za to wszystko, że dostałem taką wiadomość i wow, to jest naprawdę kosmos. Super. Także no... dzięki za takie doświadczenie i moc. Naprawdę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten filmik dotrze do jak największej liczby osób i każdy z nas będzie wierzył w siebie i stworzy własną, ale to własną rzeczywistość taką, jaką chcemy. Każdy się może wkręcić to, co chce i żyć w takim życiu, jakim chce. Także ten filmik powstał bardzo szybko, dopiero co przyszedł temat. Skończyłem jeść właśnie chwilę temu, wyleciałem w klapkach, zdążyłem jeszcze umyć buzię, no i widzicie, nawet się nie uczesałem. Nie szkodzi. Także efekt placebo nie istnieje. To wy jesteście twórcami własnej rzeczywistości. Pozdrawiam. Pryszko Konat. Piąteczka.